Cześć, dzisiaj pokażę Wam kostki, które zabieram ze sobą na zawody do Częstochowy, które odbędą się 15 oraz 16 września. A więc zacznijmy może tutaj od maty i timera, czyli standardowo jedyny timer, jaki posiadam, generacja czwarta, oraz mata od SpeedQ'a. A więc tak prezentują się już moje wszystkie kostki. Biorę je tutaj do tyłu i zaczynamy może od kostki 2x2. Mam tutaj dwie dwójki, będę układała na mojej wejpo, ostatnio sobie setowałam tą kostkę i porusza się znacznie lepiej niż wcześniej, a moje oczekiwania to jest poprawić oficjalną średnią oraz singla, czyli zrobić sub 4,5. Średnią, a singla jakby się udało i był fajny oczywiście scramble, no to sub 3 myślę, żeby mnie zadowolił. A tutaj mamy kostkę do rozgrzewki, jest to jakaś dwójka od Kung Fu, całkiem spoko się porusza, jak za swoją cenę budżetową. Następnie weźmy sobie konkurencję z Cube, będę układała na tym, jest to Saikon Voice Magnetic i myślę, że jest to najlepszy z Cube na rynku. W domu osiągam nim czasy poniżej 4 sekund, lecz od wcześniejszych zawodów tak naprawdę w ogóle tej konkurencji nie trenowałam. Więc moja oficjalna średnia może nie być za dobra, ale może jakiegoś fajnego singla. Gdy będzie oczywiście też fajny scramble, tak jak powtarzałam, 2x2. A moim zastępczym, czy też do rozgrzewki z Cube'em jest Cube Moyu Magnetic. Był wcześniej moim mainem, ale teraz uważam, że ten Saikon Voice jest troszkę szybszy. W konkurencji 4x4 posiadam tylko jedną czwórkę, jest to WQE, Mofango oczywiście. I też tak samo jak z Cube'em nie układam od wcześniejszych zawodów tak naprawdę tej kostki w ogóle, więc nie oczekuję super czasów. Zarejestrowałam się na nią tylko, żeby mi się po prostu nie nudziło. W ogóle nie trenuję czwórki. Moje czasy to jest jakieś powyżej minuty, więc tutaj za dużych oczekiwań nie mam. No i tak naprawdę to tyle z tą konkurencją. Tak samo jest też z konkurencją Megaminx, nie trenuję, nie układam jej tak naprawdę w domu, zapisałam się, żeby sobie poprawić singla oficjalnego, bo średnie nie zrobię, bo jest cut-off, żeby zrobić, nie wiem, singla 2.20, to będzie naprawdę super, jak na moje czasy. Następnie mamy dwie trójki, będę układała na walku 3 powerem. Na samym początku miałam mieszane odczucia odnośnie tej kostki, ale po setupowaniu, wyregulowaniu porusza się naprawdę bardzo fajnie, jest szybka, zarazem stabilna. No i postanowiłam, że na niej właśnie będę układać. Uwierzcie mi, jest tam naprawdę dosyć dużo smarów w środku wlane. No i teraz porusza się naprawdę bardzo fajnie. No a drugą kostką, którą zabieram, jest Guoguan Pro-M. Jest też bardzo szybki i stabilny, więc dlatego ją też zabieram. No i na samym końcu mamy konkurencję Pyraminx. Zostawiłam ją na sam koniec, ponieważ mam tak naprawdę największe oczekiwania na tą konkurencję. Będę układała na X-Manie. Myślę, że jest to najlepsza pyrka pod względem tym, że jest szybka, a zarazem stabilna. Ja właśnie lubię takie kostki. No i dużo się też o niej wypowiadać nie muszę, bo chyba raczej ją znacie. A drugą kostką, którą zabieram do rozgrzewki, jest Moyu Magnetic. Jest ona szybka, myślę, że może troszkę szybsza od właśnie X-Mana, ale niestabilna, przez co właśnie na niej nie będę układać. No i moje oczekiwania to jest zrobić sub 4 średnią i tak naprawdę to są moje oczekiwania tylko na tą kostkę. Na poprzednich zawodach chciałam to zrobić, ale mi się nie udało, więc może na tych mi się to uda. A więc tak prezentowałyby się moje wszystkie kostki, które zabieram właśnie na te zawody. Dzięki za oglądanie, cześć!